Cześć, witam Cię w kolejnym filmie i w tym filmie wsadzimy sobie tego ganaka i tą pomarańczę trulistną obok fig, tak jak mówiłem. Trulistna idzie tu, granat idzie tu, dziury mam wykopane, także taki krótki zwięzły film, mam nadzieję, wyjdzie, bo nawet montować potem jest nie bardzo mi się chce, szczerze, takie długie filmy, no bo wiadomo, więcej czasu trzeba mieć, a nie zawsze ten czas jest. Chociaż wakacje teraz są, także mam trochę czasu, mogę coś ponagrywać. W szczególności, że ogród mam nowy, to trzeba robić, żeby było ładnie, nie? Tu mam ziemię. Nówka sztuka nieśmigana. Pyk. Dobra, na razie tyle. Obornik. Jedną porządną łopatę i trochę, bardzo trochę mało. Trochę to przemieszam oczywiście, jak zawsze. Gdzie mam miarkę? Mam miareczkę. Tyk, muszę sobie zmierzyć, gdzie to ma być mniej więcej. Dobra. To jest mała trulista, na niej mam plan coś zaszczepić. Jeszcze nie wiem co, ale coś mam plan zaszczepić. I teraz biorę moją trulistę starszą. Ona była kupiona na Allegro w ogóle. O, jeszcze mi nie kwitła, co ciekawe. Jest to takie fajne, naprawdę fajne drzewko się z niej zrobiło. No zobaczymy, jak będzie to rosło. Musi być trochę, o. Wbiję jej patyka jeszcze potem. Ma na razie takiego krótkiego, ale za mały jest. Bo mi krzywo rośnie. A nie chcę, żeby mi krzywo rosło, bo potem będzie cały czas krzywa. Nie wiem, czy to widzicie teraz. Widzicie tak tylko, że liście. Widzicie, dobra. Zasypujemy. Jakiś patyczek. Dajcie mi znać, czy do trójlistnej, bo jest cytrusem, też trzeba lekko zakwasić glebę. Bo nie wiem w sumie. Ale chyba tak, podejrzewam, że tak. Dajcie znać, jak macie. Bo nie wiem, ja nie zakwaszałem do tej pory, a mam ją drugi rok. Także troszeczkę jej się podrosło. To znaczy sama korona, bo tutaj staram się odrywać wszystko, co wyrośnie, bo chcę mieć ładny pieniek. Potem, za ileś lat. Teraz już spoko wygląda według mnie. Tak mniej więcej ja bym chciał, ale jeszcze nie jest to. Mogę wam pokazać teraz. Wygląda tak. A to tylko tak na szybko pokażę. Idziemy do drugiej dziury. Muszę sobie was dobrze ustawić, żebyście mi się tu nie przeważyli. Dobra. Ziemia. O, tu trochę przesadziłem chyba z głębokością dziury. Nie będę miał ziemi jeszcze do bambusy, chcę wsadzić, a chyba mi nie starczy ziemi dzisiaj. Obornik. Tu damy dwie łychy, bo dużo ziemi i większa roślina. To trochę ubiję. I teraz korzenie granata. Ma dosyć sucho, bo te rośliny mi się tak suszą na tych ostatnich gorących dniach, że masakra. Widzicie, ładne korzonki, dół, boki. Fajnie. Sadzimy.
Nie wiem, czy widzicie teraz coś. Znowu nie widzicie. Dobra. Pyk. Dobra, teraz będziecie widzieć. Trochę przesadziłem z ziemią. W zasadzie to posadzone jest. Ta-dam. Tak się wszystko pięknie, ładnie prezentuje. Podlejemy jeszcze. Żadnej większej filozofii to oczywiście nie ma. Myję ręce. Dobra, granat podlany trochę. Teraz. Zasłaniam końcówkę, wiecie, żeby leciało. Wiesz, to samoloty nie latają, no. To akurat na filmie musi mi przelecieć samolot. Dobra, starczy. I tak naprawdę to tyle. Jeszcze tylko tą malutką. Włożymy sobie na półeczkę. Pyk. Tu już mam jeszcze jedną. Trulistną. Mam w sumie chyba trzy. I zobaczcie. Zdechła Hinotto. Była zostawiona. Żeby właśnie może coś puściła i coś puszcza. Oczywiście nie będzie to Hinotto, prawdopodobnie pomelo. Tak strzelam. A co wyjdzie, to wyjdzie, zobaczymy. Dobra. To byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!